Staruszczak to dziadio, selerek za szpor, a drewniak rzecz jasna deska. Tak jest, tak powinno być, lecz nie wie nikt. A słuchajcie, a czemu Stasio Nowaczyk to foka? Bo on tak chodził jak foka i miał zawsze lśniące, tłuste włosy, pamiętasz? No i róbcie co chcecie, na daremne to wszystko nie pomogą mądrości na stanie. W każdej szkole na świecie uczeń ma swe przezwisko. No, no i trudno, i nie ma rady, bo Kaczkowski to kator, Rybczyński to dorsz, Wiśniewska wiadomo bezka, Staruszczak to dziadio, selerek za szpor, a drewniak rzecz jasna deska, a Florczak to Florek, Fraszkowski Korek, Klepkowski to beczka, Matuszczak mateczka, Maliniak to soczek, Moczyńska wymoczek, Pudłowicz to skrzynka, Wilczyński zaś psinka, Makowski Makówka, Mrozowski Mrozówka, Muzyczak to trąba, Lotniczak to bomba, Frankowska Malaria, Mańkowski Frania, Krzyśniczak Parówka, Światłowski Żarówka, Paczkowski Szczurek, Jurkowski Ogórek, Wysocki Kaszełek, Pogruźniak Superek. Tak jest, tak powinno być, lecz nie wie nikt. No właśnie, a czemu Julek Zieliński to pikuś? No ja, no nie pamiętam. On miał takie oklapnięte uszy jak pudel. No wszyscy wołali na niego: pikuś, no chodź pikuś, no chodź do Pasia. Ado mi podpowiedz. Poczęstuję czekoladą. Tylko mi podpowiedz, Ado. Jak podpowiesz, dam ci misia. Bo nie umiem nic na dzisiaj. Lafe. Ale z prawdą tak to bywa, że wypływa jak oliwa. W szkole, wiecie, zwykle w maju egzaminy są w zwyczaju. Przyjaciółko, zrzedły miny. Jakie straszne egzaminy. Każdą pyta się z osobna. Proszę bardzo, z osobna się pyta każdą. Serduszka otwarte, zielona wiosna w głowie, to my.